Dwa oczka lewe z jednego. W języku angielskim PFB. Pearl front back. Jest to kolejna metoda na dodawanie oczek. Ściągam oczko brzegowe. Przerabiam lewymi oczkami do momentu, w którym będę chciała dodać kolejne oczko lewe. I dodawanie kolejnego oczka lewego. Wkładamy lewy drut w przednią nić oczka. Nić z kłębka nawijamy na prawy drut. Przeciągamy, ale nie ściągamy z druta tego nowego oczka. Stare oczko na lewym drucie wbijamy się od tyłu, czyli przekręcamy sobie robótkę i wbijamy się od tyłu. I ponownie nawijamy od góry na prawy drut nic z kłębka. I przeciągamy. I ściągamy. Z prawej strony tutaj stworzyła nam się taka przeciągnięta nitka. Pokażę jeszcze raz. Wkładamy drut w przednią nić oczka. Nitkę z kłębka nawijamy od góry. Przeciągamy przez oczko, ale nie ściągamy tego nowego oczka. Obracamy na drugą stronę, wbijamy od tyłu prawy drut w lewy i ponownie od góry nawijamy nić na prawy drut. Przytrzymujemy, przeciągamy i ściągamy. Teraz pokażę w zwolnionym tempie. Kolejne oczko przerabiam na lewo i w kolejnym oczku ponownie będziemy tworzyć kolejne lewe oczko, czyli wbijamy się od przodu w oczko lewe, nawijamy od góry nić, przeciągamy, ale nie ściągamy. Wbijamy się od tyłu w oczko lewe i ponownie od góry nawijamy nić na prawy drut. Przeciągamy i ściągamy. I do końca przerabiamy lewe oczka. Zaraz pokażę z prawej strony, jak wygląda nasza robótka.
Tutaj mamy nasze dwa nowe oczka lewe. Z prawej strony. No tak wygląda nasza robótka z lewej.